Rozdział 5. Błogosławieństwa, które posiadamy przez Ducha Świętego. Fakt, że Duch Boży mieszka w człowieku, ma dalekosiężne konsekwencje. Z jednej strony posiadanie Ducha Świętego oznacza pełnię błogosławieństw dla nas samych, z drugiej zaś powiązane jest z odpowiedzialnością. Zechciejmy zająć się teraz błogosławieństwami, które są naszym udziałem z tego powodu, że Duch Święty mieszka w nas. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie wyczerpać tej pełni, która dzięki Duchowi Świętemu jest nam dana do dyspozycji. Warto się tym zajmować i radować. Chciałbym przedstawić po kolei 4 błogosławieństwa. Duch Święty jako nasz orędownik, Duch Święty jako pieczęć, Duch Święty jako rękojmia, Duch Święty jako namaszczenie. Duch Święty jako nasz orędownik. Nowy Testament przedstawia 2 orędowników danych wierzącym. Z pierwszego listu Jana, 2 rozdział, 1 werset, dowiadujemy się, że sam Pan Jezus jest naszym orędownikiem, wówczas gdy my, dzieci Boże, dopuścimy się grzechu. Gdy do tego dojdzie, możemy być pewni, że mamy u Ojca orędownika, Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwy Pan Jezus reprezentuje nas i nasze sprawy w niebie przed Ojcem. W Ewangelii Jana natomiast czytamy o orędowniku na ziemi, o Duchu Świętym. W tej Ewangelii wspomniano o tym 4-krotnie. 4:16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy. 4:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 15:26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. 16:7. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Widzimy zatem, że sam Pan Jezus zapowiedział przyjście Ducha Świętego, który po zakończeniu ziemskiej misji Bożego Syna miał być przy wierzących. Powiedział, że zostanie zesłany przez Ojca i Syna. I rzeczywiście, od pamiętnego dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty przebywa na ziemi i zajmuje się naszymi sprawami. Ponieważ słowo orędownik wyszło niemal całkowicie z użycia, możemy słusznie zadać sobie pytanie, na czym polega orędownictwo Ducha Świętego? Zamiast orędownik można by użyć słowa przywołany, co oznacza kogoś, kto zostaje powołany, by towarzyszyć i pomagać innym. Dlatego też najbardziej trafnym odpowiednikiem słowa orędownik w dzisiejszym użyciu byłoby adwokat, pocieszyciel lub pomocnik. Przywołane terminy pomagają nam zrozumieć, na czym polega służba orędownicza Ducha Świętego. A. Adwokat to ktoś, kto przejmuje cudze sprawy. W dziedzinie prawnej znany jest nam zawód adwokata, do którego zwracamy się z prośbą o pomoc, gdy nie potrafimy sami rozstrzygnąć lub wyjaśnić pewnych kwestii. Potrzebujemy kogoś, kto zajmie się naszymi sprawami i będzie nas reprezentował. Duch Święty zajmuje się naszym przypadkiem, gdy zgrzeszymy. Grzech pojawiający się w życiu wierzącego jest zawsze czymś bardzo poważnym. Zakłóca społeczność z naszym Ojcem w niebie i wprowadza nieporządek w nasze życie. Oprócz orędownika w niebie, którym jest Pan Jezus, potrzebujemy wtedy również orędownika na ziemi, Ducha Świętego. Zabiega on o to, by uporządkować daną sprawę.
nakłania, abyśmy przyszli do Ojca ze szczerym wyznaniem winy. Tylko w ten sposób nasza społeczność może zostać przywrócona. Jako pocieszyciela znamy Ducha Świętego w powiązaniu z okolicznościami naszego codziennego życia. Każdy wierzący ma również chwile smutku i zniechęcenia. Wtedy potrzebujemy Bożej pociechy i zachęty. Otrzymujemy je przez Ducha Świętego. Również wspólnie z wierzącymi z miejscowego zgromadzenia, czyli zboru, znamy Ducha jako pocieszyciela. Przykładem tego są Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 31 werset. Tam czytamy o zborach w Judei, Galilei i Samarii. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Właściwie przez pociechę Ducha Świętego, co widać w Biblii Gdańskiej. Właśnie w naszych czasach potrzebujemy wspólnie takiej pociechy. W życiu dzieci Bożych sporo jest spraw, które mogą zasmucić. W obliczu licznych cierpień nie zapominajmy jednak, że posiadamy Bożego Pocieszyciela. Nasze źródła pomocy nigdy nie zawodzą. Jako pomocnik Duch Święty zajmuje się naszymi słabościami. O tym apostoł Paweł napisał wierzącym w Rzymie. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, mówi o tym list do Rzymian, 8 rozdział, 26 werset. Słabości nie powinniśmy nigdy mylić z grzechem, nawet jeśli pośrednio mogą być skutkiem grzechu. Słabością jest wszystko, w czym wychodzi na jaw nasza ludzka ograniczoność w porównaniu z Bogiem, na przykład zmęczenie, głód, choroba, strach itd. Zauważamy granice naszej zdolności pojmowania i naszych umiejętności. Kto widzi te granice, zwraca się w modlitwie do Boga. Właśnie wtedy potrzebujemy Ducha Świętego jako naszego pomocnika. On jest mianowicie tym, który wstawia się za nami w naszych niewysłowionych westchnieniach. Gdy nie wiemy, jak i o co się modlić. Rzymian, 8 rozdział, 27 werset. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z pomocy Ducha Świętego, a jednak stale On jest u naszego boku. Duch Święty jako pieczęć. Błogosławieństwo to apostoł Paweł przedstawił w listach do Efezjan i do Koryntian. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Efezjan 1 rozdział 13 werset. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Efezjan 4:30. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. 2 Koryntian 1:21-22. W czasach powstania owych listów pieczęci używano na przykład po to, aby pokazać nienaruszalność tego, co zostało zapieczętowane. Właściciel danej rzeczy mógł ją zapieczętować, aby uchronić przed dostępem innych. Skoro jesteśmy zapieczętowani Duchem na dzień odkupienia, oznacza to, że Duch Święty gwarantuje, że na zawsze będziemy należeć do naszego Pana. Błogosławieństwo to daje nam pewność zbawienia w Bogu. Gdy mówimy o zapieczętowaniu, możemy rozróżniać jego cztery aspekty.
Zapieczętowanie mówi o prawie własności. Pieczęć na danym przedmiocie pokazuje, do kogo on należy. Jesteśmy własnością Pana Jezusa. Na krzyżu Golgoty oddał za nas życie, aby odkupić nas na zawsze. Żadna moc tego świata nie może zmienić tego nienaruszalnego faktu. Za to ręczy Duch Święty. Zapieczętowanie oznacza również ochronę i bezpieczeństwo. Zapieczętowany przedmiot nie może być przez nikogo naruszony. Tak więc jesteśmy schronieni w rękach Pana Jezusa. Po pierwsze, należymy do Niego, a po drugie, On nas chroni. Nikt i nic nie może wyrwać nas z Jego ręki oraz z ręki Ojca. Również i za to ręczy Duch Święty. Zapieczętowanie mówi o fakcie dokonanym. Pieczęć pod dokumentem oznacza zakończenie procesu. Tak jest również z naszym zbawieniem. Nie można do niego nic dodać. Już dzisiaj mamy zbawienie duszy i ducha, podczas gdy przyszłe zbawienie naszego ciała jest rzeczą pewną. Duch Święty, którego posiadamy, jest tego niezbitym dowodem. Zapieczętowanie mówi także o autentyczności danej rzeczy. Pieczęcią poświadcza się na przykład oryginalność dokumentu. Gdy przeniesiemy te myśli na nas, ludzi, to możemy powiedzieć, że Ducha Bożego posiada tylko ten, kto jest prawdziwym wierzącym. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Rzymian 8 rozdział 9 werset. Zewnętrzna pobożność i uczciwość nie wystarczają. Bóg szuka prawdy na dnie duszy. Potwierdzeniem autentyczności czyjegoś nawrócenia jest dar Ducha Świętego. Duch Święty jako nasza rękojmia. Również i ta prawda została przez apostoła Pawła przedstawiona Efezjanom i Koryntianom. Oprócz zacytowanego już miejsca z drugiego listu do Koryntian, 1 rozdział, 22 werset, podobną prawdę przedstawiono w liście do Efezjan, 1 rozdział, od 13 do 14 wersetu. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 5 werset. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Słowo rękojmia, poręczenie, powinniśmy rozumieć jako swego rodzaju zaliczkę. Gdy zamierzamy kupić jakiś przedmiot, którego jednak nie chcemy bądź nie możemy od razu wziąć do siebie, do domu, płacimy zaliczkę. Dzięki niej wybrana rzecz zostaje zarezerwowana właśnie dla nas. Chociaż realnie jej jeszcze nie posiadamy, została nam przyrzeczona. Wiemy, że będzie naszą własnością. Myśli te możemy odnieść do nas. Wyrażenie rękojmia ducha oznacza, że w przyszłości otrzymamy coś, czego dzisiaj jeszcze nie posiadamy. Niemniej jednak Duch Święty jest gwarancją, że z całą pewnością tego dostąpimy. Gdy przyjrzymy się dwóm zacytowanym powyżej wersetom, z łatwością rozpoznamy, co konkretnie będzie w przyszłości naszym udziałem. A. W liście do Efezjan jest mowa o naszym dziedzictwie. Duch jest rękojmią dziedzictwa, którego bogactwo i chwała zostały opisane w pierwszym rozdziale tego listu. Z nastaniem pełni czasów, to znaczy w nowym królestwie, w tysiącletnim królestwie, w nowym przymierzu,
Pan Jezus jako Syn Człowieczy obejmie rządy nad niebem i ziemią. Swoje panowanie będzie dzielił z nami, rozdział 1, werset 10, to jest nasze dziedzictwo. Bogactwo chwały tego dziedzictwa powinniśmy znać już dzisiaj i potrafić się z niego cieszyć, rozdział 1, werset 18. Chociaż rzeczywiste przejęcie go należy jeszcze do przyszłości. Niemniej jednak Duch Święty już dzisiaj daje nam pewność, że obejmiemy je w posiadanie. Jest to sprawa nie ulegająca najmniejszej wątpliwości. W drugim liście do Koryntian napisano o naszym nowym ciele. Nasze obecne ciało jest słabe, ale w przyszłości zostanie przemienione na obraz chwały naszego Pana. Filipian 3, rozdział 21, werset. Gdy Pan Jezus przyjdzie, aby wziąć nas do siebie, otrzymamy nowe ciało, budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. 2 Koryntian, 5 rozdział, 1 werset. To nowe ciało będzie boskie, a nie ludzkie, wieczne, a nie przemijalne, niebiańskie, a nie ziemskie. Jeszcze go nie posiadamy. Dzisiaj wiele dzieci Bożych cierpi w swoich ziemskich ciałach, które przysparzają wiele trudu, bólu i zmartwień. Niemniej jednak nowe ciało zostało nam już zagwarantowane. Chociaż go jeszcze nie mamy, Duch Święty jest źródłem pewności, że w przyszłości je otrzymamy. Zatem, gdy mówimy o zapieczętowaniu, mamy na myśli przede wszystkim naszą świadomość przynależności do Pana. W przypadku gwarancji myślimy o 100% pewności przyszłych Bożych błogosławieństw, które zostały nam obiecane i podarowane. Duch Święty jako namaszczenie. Z rytuałem namaszczania spotykamy się wielokrotnie w Starym Testamencie. Namaszczano głównie oliwą, która jest obrazem wskazującym na Ducha Świętego. W Nowym Testamencie, oprócz apostoła Pawła, 2 list do Koryntian 1:21, błogosławieństwu temu szczególnie wiele uwagi poświęca apostoł Jan. W jego listach czytamy: a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. 1 Jana 2:20. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. 1 Jana 2, rozdział 27, werset. Poprzez namaszczenie posiadamy Ducha Świętego. Duch Boży w nas wzbudza w nas głód myśli Bożych, jak też daje ich zrozumienie. Chrześcijanin potrzebuje pouczenia i znajduje je w Biblii. Duch Święty pomaga zrozumieć Pismo Święte. Duchowe pouczenie znajdujemy wyłącznie w Słowie Bożym. Oczywiście Duch Boży posługuje się również ludźmi, którzy tłumaczą pewne prawdy, ale również ich objaśnienia mogą opierać się tylko na Bożym Słowie. Mądrość tego świata, której potrzebujemy oczywiście w naszych codziennych zajęciach, nie jest w stanie pomóc nam w duchowych sprawach. Nie pomagają nam również teologia czy filozofia, wytwory ludzkich myśli. Wręcz przeciwnie, mogą stanowić dla nas realne niebezpieczeństwo, jeżeli uważamy, że możemy wzbogacić się przez nie, możemy wzbogacić przez nie nasze duchowe życie. Namaszczenie przez Ducha Świętego przysparza nam duchowej wiedzy. Nie oznacza to, że od razu wszystko rozumiemy, lecz raczej, że posiadamy zdolność pojmowania myśli Bożych. Przez namaszczenie jesteśmy w stanie rozpoznać głos dobrego pasterza i rozróżniać go od głosu obcych. Potrzebujemy zdolności rozróżniania, ponieważ jesteśmy otoczeni przez tak różne głosy. Jest wiele rzeczy, które stwarzają pozór słuszności, natomiast przy bliższym
się im przejrzeniu i przysłuchaniu, okazują się fałszywe i niebezpieczne. Abyśmy zostali uchronieni przed tego rodzaju zwodniczymi głosami, potrzebujemy namaszczenia od Ducha Świętego. Szczególnie w Ewangelii Jana przedstawiono, jak Duch Święty kieruje nasze spojrzenie na Słowo Boże. Duch chce nas pouczać i przypomnieć o wszystkim, co Pan Jezus czynił i czego nauczał na ziemi. Jego czyny i naukę znajdujemy zwłaszcza w Ewangeliach. Jana 14, rozdział 26, werset. Duch składa świadectwo o Jezusie. Ta część Jego służby została opisana przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, Jana 15, 26. Duch chce wprowadzić nas w całą prawdę. W szerszym sensie odnosi się to do całego Słowa Bożego, zaś węższym do listów Nowego Testamentu, w których zostały objawione myśli Boże, jakich nie znajdujemy w Starym Testamencie. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 13 werset, część pierwsza. Duch zwiastuje to, co ma przyjść. O tym mówi Księga Objawienia, Jana, 16 rozdział, 13b. Widzimy zatem, jak Duch Święty posługuje się całym Słowem Bożym, aby nas pouczać. Naszą odpowiedzialnością jest otworzenie się na Jego naukę, abyśmy mogli wzrastać w poznaniu myśli Bożych o Jego Synu. Poznanie to jest ostatecznie zawsze celem działania Ducha Bożego, o czym przekonać się będziemy mogli w dalszej części naszych rozważań.